Człowiek był młody, myślał, że mu się nic nie stanie. Cały proces rehabilitacji można powiedzieć, że trwa od 11 lat. Na początku były troszkę większe postępy. Teraz o każdy tam niuans trzeba sporo walczyć. Ostatnio był koncert charytatywny, gdzie część pieniędzy przekazali na moją rehabilitację. To też dużo dla mnie znaczy. Czy jest jeszcze ktoś, kto w jakiś sposób pana wspiera? Rodzice, oni są ze mną na co dzień. Pan też przesłuchiwał? Tak, pracowałem w małym komisariacie. Marzenia no, takie proste. Pojechać do Krakowa, przyjechać się pociągiem na przykład, zobaczyć dworzec w Łodzi. Proszę opowiedzieć, jeżeli pan może, o okolicznościach wypadku. Upadłem tak niefortunnie, że...